Wstaje rano i się okazało, że niespodziewanie Fame MMA jest w trakcie sporu. Patrzcie, druga konferencja Fame MMA. Prawie 2 miliony wyświetleń. Wchodzę, niedostępny. Ten materiał jest niedostępny w twoim kraju z powodu skargi dotyczącej zniesławienia. Tutaj mamy wpis na Facebooku. Materiał dowodowy zabezpieczony i usunięty z YouTube'a. Teraz można się brać za proces karny i cywilny. Kto to zrobił? Zbigniew Stonoga. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że tam Murański w trakcie konferencji się o nim wypowiadał. No to teraz wyobraźmy sobie, że na przykład Nitrozyniak też zgłosi, że został na cage'u zniesławiony. Wyobraźmy sobie, że na przykład Adrian Polak zgłosi, bo go Ferrari zniesławił na jakiejś tam konferencji dziewiątej. I tym samym ja nie wiem, czy te zniesławienia powodują flagę na kanale, ale jeżeli tak, to 3 flagi i kanał leci. Fame musi to ogarnąć.